Dobry kontakt tu w regionie z Przemkiem Mochnikiem, ówczesnym prezesem ze Zduńskiej Woli. Znaliśmy się w trójkę z Irek, on i ja usiedliśmy kiedyś i wiedzieliśmy, że to chłopak z ogromnym potencjałem i uznaliśmy, że no, musi pozostać w regionie i najlepiej, żeby trafił do Bełchatowa, żeby nie poszedł, tak powiem, w Polskę. No i tak to się zaczęło. Spotkaliśmy się w gabinecie u pana prezesa Maruszaka. Domówiliśmy szybko szczegóły i trafił do Bełchatowa. Starsi zawodnicy na początku bardzo sceptycznie do niego podchodzili, nawet przychodząc tutaj do mnie do gabinetu i mówiąc, że myśmy coś z tym zrobili, bo tak się nie da i z takim mokosem to my nic nie wygramy. No, widać każdego dnia, było to widać, jak ogromny to talent, tak? No, że tak powiem, namacalnie gołym okiem. Było widać, jak wysoko, w sposób naturalny ten chłopak skacze. Było kwestią czasu, praca. I Mariusz również jest taką osobą, że praca to jedno, ale myślę, że właśnie parę rzeczy się na to złożyło. To Mariusz jest taką na tyle wrażliwą osobą, że ważne jest to wszystko, co wokół. No i bardzo się cieszę, że nasze drogi się zeszły, bo tak. Jak to niektórzy żartobliwie mówią, że mam trójkę dzieci w dowodzie, dwójkę rodzonych i Mariusza Wlazłego. No i to tak się poukładało, że przez te jego 15 lat idziemy razem. I to, co przed chwilą nawet powiedzieliśmy, no dzisiaj na umownie, gdybyśmy zrobili ankietę z pytaniem, co oznacza słowo przywiązanie do barw klubowych, to myślę, że wielu młodych ludzi miałoby problem z odpowiedzią, co to oznacza. No faktycznie, w sporcie wyczynowym na dzień dzisiejszy, no to ewenement na skalę światową, by zawodnik przez 15 lat, przez całą karierę praktycznie swoją seniorską grał w jednym miejscu, w jednym klubie. Pomimo wielu propozycji został w Bełchatowie, tu się dobrze czuje. No, dla nas jest, będzie i przejdzie do historii jako ikona tego klubu, z którą będą kojarzone wszystkie sukcesy PGS Bełchatów.